Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto co dla Was przygotowaliśmy. Na dobry początek proponujemy Wisłę. W sobotę rozpoczyna się 55. Tydzień Kultury Beskidzkiej, tak zwane TKB. Wydarzenie to zakończy się 5 sierpnia. W tym czasie codziennie w godzinach popołudniowych około 17-18 w Wiślańskim Amfiteatrze koncerty polskich i zagranicznych zespołów. W sobotę oprócz grupy z Wisły, Żywca czy Ustronia wystąpi ekipa z Indonezji. Zaś w niedzielę m.in. z Japonii. Zwłaszcza w poniedziałek będzie międzynarodowo, ale też i w innych dniach. Koncerty polskich i zagranicznych kapel oraz grup śpiewaczych także codziennie, jednak trochę szybciej, około godziny 11 na placu Hofa. Jak TKB to i tradycyjny korowód, który jest okazją do przedstawienia każdego zespołu. Korowód odbędzie się w sobotę o godzinie 15.30. Szczegóły na plakatach. Tydzień Kultury Beskidzkiej ma miejsce nie tylko w Wiśle. W związku z tym wydarzeniem sporo atrakcji w naszym regionie, także w Istebnej. W ramach TKB odbędzie się tam w sobotę 24. Festyn Istebniański. Start godzina 18 w tamtejszym amfiteatrze. Z kolei w niedzielę 29 lipca impreza rozpocznie się barwnym korowodem zespołów o godzinie 16.30. A teraz przenosimy się do Ustronia. Najbliższy weekend upłynie tam pod znakiem militarnego festiwalu. W parku wokół amfiteatru od godziny 12 wiele atrakcji i niespodzianek. W programie prezentacje sprzętu wojskowego i stoiska promocyjne, zaś od godziny 17 koncerty w amfiteatrze. Wystąpi Krakowska Orkiestra Staromiejska, odbędzie się także 9. edycja konkursu piosenki żołnierskiej i patriotycznej z udziałem artystów wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych. Gościem specjalnym będzie tenor Sylwester Targosz Szalonek. Na tym nie koniec militarnych propozycji. W niedzielę impreza przeniesie się na ustroński rynek. Tam od godziny 11 prezentacje sprzętów wojskowych oraz koncert laureatów konkursu. Wstęp na te wydarzenia wolny. Zmieniamy klimat na muzykę disco, bo taką propozycję przygotowała na najbliższą sobotę gmina Brenna. Disco party startuje w tamtejszym amfiteatrze o godzinie 19.30. O 20.00 wystąpi Letni Chamski Podryw, zaś o 21.30 Calvi i Remi. Na zakończenie około 23.00 dyskoteka z DJ-em. W sobotę fani miodu z pewnością będą zadowoleni. Koło pszczelarzy Dzięgielów zaprasza na Święto Miodu. Impreza rozpocznie się o godzinie 14.00 na terenie pasieki imienia Jana Gajdacza w Dzięgielowie. I na koniec proponujemy koncert gospel. To wydarzenie odbędzie się w niedzielę o 17 w amfiteatrze w Zebrzydowicach. Wstęp wolny, organizatorzy zapewniają darmową kawę, herbatę i ciasto. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.